pokazało. Cieszę się również, że są lokalne władze samorządowe. Zacząć od słów Mahatmy Gandhiego, od słów, które odzwierciedlają sytuację również i w gminie Wyryki. Stąd po prostu mój pomysł, żeby od tego zacząć. Zawarte jest w pasmach częstotliwości od 1 do 20 Hz.
Natomiast hałas niskoczęstotliwościowy to hałas, w widmie którego dominującą rolę odgrywają składowe z zakresu od 10 do 250 Hz. I teraz tak, niech pan kliknie. Dobrze. Proszę państwa, słyszycie, a to decybel A. Jest różnica. Dlaczego ja chcę powiedzieć o decybelach A? Dlatego, że decybel A jest tą jednostką, która jest stosowana w rozporządzeniu ministra dotyczącego wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku. Dlatego my mówimy tutaj o decybelu A. I teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj, proszę państwa, taki wykres, żebyście państwo lepiej to zrozumieli, to tak. Na osi poziomej mamy częstotliwość. Na osi pionowej mamy poziom ciśnienia akustycznego wyrażony w decybelach. Co to jest tutaj ta oś pozioma? Jeżeli państwo słyszycie mój głos, to słyszycie jeden głos, ale mój głos i każdy hałas w środowisku składa się z wielu częstotliwości. I tutaj jest pokazany rozkład częstotliwości poczynając od 16 Hz do 10 tysięcy Hz tutaj na tym wykresie i pokazany jest również całkowity poziom hałasu, czyli sumowanie, ponieważ to się dodaje logarytmicznie, już nie będziemy się tak aż tak bawić. W związku z tym ten słupeczek, który przedstawia wartość 117 dB, to pokazuje całkowity poziom ciśnienia akustycznego. Niech pan tyknie dalej. Ten poziom ciśnienia akustycznego, to widmo zostaje skorygowane pewną krzywą korekcyjną, która jest tutaj pokazana na osi poziomej częstotliwości, na osi pionowej wartości w decybelach, które należy dla każdej częstotliwości odjąć. I już widzimy, że na przykład dla 10 Hz, no to trzeba odjąć już tam prawie 50 decybeli. Niech pan pyknie. Po odjęciu głównym, czyli przeniesieniu tej krzywej na ten górny wykres, otrzymujemy skorygowane widmo hałasu, czyli już w decybelach A wartość całkowita już jest tylko 104. Jedziemy dalej. To tak, żebyście państwo wiedzieli, to jest źródło, z którego ja zaczerpnęłam tutaj ten element. Bardzo proszę dalej. Dobrze, proszę państwa, chciałam tylko powiedzieć tutaj, że te wszystkie rozważania, które tutaj będę prezentowała, ja nie ssałam łapy, to nie jest znikąd, to jest wszystko oparte na badaniach, które pochodzą z całego świata. Dobrze, najpierw, jeszcze nie, proszę państwa, wpływ hałasu to, co nas interesuje w tym momencie i o czym ja o tym będę chciała mówić, czyli w jaki sposób ten hałas niskich częstotliwości i infradźwięki działają na zdrowie człowieka. Negatywne skutki oddziaływania turbin wiatrowych zostały w ostatnim czasie zrewidowane, dlatego że ten proces to już trwa wiele lat i opisano je w czasopiśmie brytyjskim, królewskim. Tutaj jest podany tytuł i te kryteria, którymi się posłużono, te kryteria negatywnych oddziaływań na zdrowie, to są te same, które były określane wcześniej mianem syndromu turbin wiatrowych. Na pewno ci z państwa, którzy się interesują troszeczkę już tym oddziaływaniem, to określenie znają lub znane są pod nazwą dokuczliwość hałasu. To jest dokuczliwość hałasu, to najczęściej akustycy używają. Dobra, idziemy dalej. Na podstawie wyników badań prowadzonych przez wspomnianych tych dwóch badaczy, którzy jak gdyby zebrali ten materiał, a także na podstawie rezultatów badań prowadzonych przez inne instytucje, takie jak Australijską Fundację Waubra oraz wyniki badań, które dostępne na arenie międzynarodowej były, zostały zidentyfikowane liczne poważne schorzenia u osób mieszkających, pracujących lub odwiedzających obszary w obrębie 10 km. Proszę państwa, to nie są żarty. Do 10 km stwierdzono. Tutaj macie państwo, oczywiście, tak jak powiedziałam, powołanie się na literaturę. Potwierdziły to także ostatnie badania zespołu profesora Colina Hansena z Australii, z których wynika, że w zasięgu 8,7 km od farmy wiatrowej Waterloo w południowej Australii mieszkańcy cierpią na chroniczną bezsenność spowodowaną emisją infradźwięków powodującej liczne schorzenia. Teraz będzie pan troszeczkę puszczał. Jakie to są schorzenia? Ja tutaj je wymienię szybciutko. Przewlekłe, ciężkie zaburzenia snu. One z powodu tych zaburzeń, konsekwencją tego są inne
schorzenia, które zaraz sobie zobaczymy. Niech Pan to przewijali. Ostry kryzys nadciśnienia tętniczego u osób z tym schorzeniem. Wywołanie nadciśnienia tętniczego u osób do tej pory zdrowych. Ataki udaru serca. Pogorszenie istniejących wcześniej problemów zdrowotnych, takich jak dusznica bolesna, nadciśnienie tętnicze, arytmia serca, cukrzyca, migreny, szumy uszne, depresja i zespół stresu pourazowego. Ciężka depresja z myślami samobójczymi, rozwój nieodwracalnych zaburzeń pamięci, szumy uszne i nadwrażliwość. No to niezła kolekcja tutaj jest. To poproszę. Teraz chciałam przez chwilę powiedzieć Państwu, w jaki sposób funkcjonują wiatrakowce, a funkcjonują znakomicie już od 30 lat na całym świecie, stosując te same metody, które i też na Państwu są tutaj ćwiczone. Poproszę. I jeszcze raz. Najpierw zaprzeczają. To jest pierwszy etap. Ale skąd? Wiatraki nikomu nie szkodzą. To jest sam miód. To jest samo dobro. Za darmo wiatr wieje, za darmo jest energia. Zaprzeczanie. Dalej. Ogłupianie. Czyli proszę Państwa, twierdzenie, że nie ma żadnej szkodliwości, powoływanie się na kupionych przez nich naukowców, bo jest i na terenie Polski kilka takich nazwisk, ja nie będę ich przytaczać. Jeżeli ktoś się interesuje, to może w moich dokumentach, te, które tworzę, znaleźć te nazwiska osób wysoko utytułowanych, które niestety plotą bzdury. Gra na zwłokę. No, im później ten naród się zorientuje, tym oni więcej ugrają. Czyli im dłużej da się ogłupiać, tym dla nich lepiej. No i na koniec jest wyśmiewanie. Myślę, że Państwo mieli też, nie wszyscy na pewno, ale też niektórzy z Państwa, ja też miałam, doznawałam takich sytuacji, gdzie byłam wyśmiewana. Dobrze, to teraz chciałam Państwu powiedzieć, największa część mojego wystąpienia to jest historia globalnego przekrętu, tak żebyśmy sobie uświadomili, że to, co w tej chwili naukowcy odkrywają, to było już odkryte 30 lat temu, ale było skrzętnie zamiatane pod dywan i ukrywane przez środowisko wiatrakowe. Wszystko zaczęło się w lipcu 1979 roku w północnej Karolinie, gdzie zainstalowano 2-megową turbinę wiatrową. To wtedy, w tym czasie to były te 2-łopatowe, w tej chwili są 3-łopatowe, w celu sprawdzenia możliwości produkcji energii elektrycznej. Rok 1979, lipiec. Już we wrześniu, czyli po tych 2-3 miesiącach, 12 rodzin zamieszkujących w promieniu 3 km od turbiny wniosło skargi na uciążliwość, która była opisywana jako odczucie bębnienia, które było bardziej dokuczliwe wewnątrz budynku niż na zewnątrz. Pewne uczucia niepokoju, któremu towarzyszyły wibracje nawet przedmiotów, a nawet w skrajnych przypadkach opisywano to jako spadanie kurzu z sufitu, czyli zaobserwowano tego typu sytuacji. Między październikiem 79 a styczniem 81 były prowadzone badania, między innymi były to badania NASA, które wykazały powstawanie wyjątkowo wysokiego ciśnienia akustycznego w momencie mijania wieży przez łopatę, czyli za każdym razem powstawało psz, psz. Co zresztą widzimy tutaj, te skoki takie, widzimy tutaj czterokrotne przejście łopaty przez wieżę. Jedziemy dalej. Między marcem 80 a marcem 81 w badaniach NASA stwierdzono, że fale akustyczne pochodzące od turbin wiatrowych wchodzą w interakcję z konstrukcją, ze strukturą budynku i powodują wiele dodatkowych zjawisk akustycznych, głównie zjawisk rezonansowych. To poproszę dalej. Marzec 82 NASA publikuje kolejny dokument dotyczący badań hałasu niskich częstotliwości i jego wpływu na ludzi wewnątrz obiektu budowlanego. Z badań NASA wynika, że zamknięte okna i drzwi nie zatrzymują tej energii, wręcz odwrotnie, poziomy hałasu wewnątrz budynku są wyższe niż na zewnątrz. Dobrze reaguje jak bęben. Listopad 84. Kolejne badania NASA wykazują, że hałas niskich częstotliwości jest wyższy wewnątrz budynku niż na zewnątrz. Struktura domu pobudzana jest bowiem przez hałas turbin wiatrowych. Wiele osób porównuje hałas wewnątrz
do hałasu przelatującego samolotu odrzutowego, który nigdy nie ląduje. Styczeń 85, dwóch badaczy wykazuje, tu są nazwiska i jest powołanie na źródła, wykazują na zróżnicowaną reakcję ludzi na infradźwięki. Zróżnicowaną, prawda? Nie każdy jednakowo reaguje, każdy organizm. Powstaje hipoteza, że są one odpowiedzialne między innymi za chorobę lokomocyjną. Poproszę dalej. Luty 85, szeroko zakrojone badania NASA wykazały, że sytuacja pogarszała się jeszcze bardziej przy zmieniających się w sposób dynamiczny zjawiskach atmosferycznych. Listopad 87, dalsze badania nad uciążliwością turbin prowadzone wewnątrz budynku z uwzględnieniem wibracji i pulsacji. W badaniach tych przetestowano wszystkie skale korekcji decybela, bo oprócz tego korekcji A są jeszcze inne, jest korekcja C, korekcja G. Przebadano wszystkie i stwierdzono, że skala A tak naprawdę jest najgorszą skalą do oceny hałasu turbin wiatrowych, ponieważ ona nie uwzględnia, bo ona, widzieliśmy, 50-60 wycina te wartości dla tych niskich częstotliwości. 87. Podczas konferencji prowadzący od wielu lat badania dr Kelly stwierdził, że wewnątrz dorów następuje wzmocnienie poziomu hałasu niskich częstotliwości. Filtr A wycina wszystkie niskie częstotliwości, więc nie może już być stosowany do oceny uciążliwości turbin. Najbardziej odpowiednia według tego badacza, bo tu można dyskutować, ale według niego byłaby skala G jako najbardziej skorelowana z hałasem i jego odczuwalnością, a także z wibracjami i pulsacjami. Rok 98 tamtej dekady, tamtego wieku kończy dekadę badań NASA, ale wyniki prowadzonych przez NASA badań są miażdżące dla przemysłu wiatrowego, co zresztą widzieliśmy. No co się dzieje dalej? Rok 95, po 7 latach milczenia, deweloperzy próbują zmarginalizować wyniki NASA i tworzą w Wielkiej Brytanii tak zwaną grupę roboczą do spraw hałasu, która opracowuje procedury pomiaru hałasu od elektrowni wiatrowych. W 1996 roku grupa ta opracowuje dokument ETSU 97. Są to wytyczne do oceny hałasu turbiny wiatrowej. Oczywistym celem tego dokumentu jest stworzenie takich wytycznych, które promuje rozwój energetyki wiatrowej. Mają one nie dopuścić do tak zwanego nieuzasadnionego ograniczania rozwoju farm wiatrowych, a także do zminimalizowania nadmiernych kosztów i obciążeń administracyjnych dla deweloperów. ETSU celowo wyłącza z procedur pomiarowych wewnątrz, procedury pomiaru wewnątrz budynku. Proponuje się określenie poziomu hałasu wewnątrz poprzez odjęcie 10 dB od zmierzonego na zewnątrz, podczas gdy już wcześniejsze badania wykazały, że jest odwrotnie, że ten hałas niskości częstotliwości jest wzmacniany wewnątrz budynku, no ale nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. ETSU stawia limit poziomu hałasu w porze nocnej wyższy niż w dzień. Wszystko tak, żeby było po ich myśli. Usuwa z protokołu pomiarowego składową widma hałasu niskoczęstotliwościowego. W pełni więc ignoruje nie tylko wpływ, ale istnienie tych częstotliwości. A one są i mają wartości w widmie, to co pokazałam na początku, dominujące, bo po tej lewej stronie te wartości są najwyższe. ETSU usuwa z protokołu wszelkie informacje dotyczące zjawiska modulacji amplitudy, czyli wzmacniania sygnałów wyższych częstotliwości poprzez hałas częstotliwości niskich. ETSU celowo manipuluje pomiarem tła akustycznego w celu ukrycia hałasu wytwarzanego przez turbiny wiatrowe. Sztucznie podwyższa poziom tła za pomocą takich technik jak złe ekranowanie mikrofonu, ograniczenie miejsc monitorowania, ograniczenie wielkości próby i czasu oraz okresu gromadzenia i przetwarzania próby. No, są różne sposoby na to, żeby wyjść na swoje i spaść na cztery łapy. Dokument został totalnie skrytykowany przez środowisko naukowe jako całkowicie nieprzystający do rzeczywistości hałasu turbin wiatrowych. 2004. Podczas konferencji branżowej w Australii przemysł wiatrowy 2004. Po raz pierwszy przyznaje, że stosowane modele prognozowania hałasu są nieodpowiednie i że potrzebne są dalsze badania w tym zakresie. Mimo to nadal te same modele funkcjonują i na podstawie tych modeli są opracowywane programy i wykonuje się obliczenia symulacyjne we wszystkich raportach. 2007. Australijski przemysł wiatrowy próbuje podnieść limit poziomu hałasu turbin
35 do 40. Widzicie, jak pilnują swojego interesu. Pod naciskiem lobby wiatrowego w Australii powstaje nowa wersja wytycznych dotyczących hałasu turbin wiatrowych. Jednak doprowadzili do tego, że dopuszczalne wartości hałasu zostają podniesione z 35 do 40 decybeli. Nadal utrzymuje się skalę A, a więc wyłącza się tym samym hałas niskoczęstotliwościowy. Wyłącza się też pomiary wewnątrz domów. Rok 2009, po 60 latach badań Organizacji Światowej Zdrowia, WHO, oświadcza, że brak snu spowodowany przez hałas to bardzo poważna dolegliwość. Powoduje to nie tylko złe samopoczucie, ale przede wszystkim negatywne dla organizmu reakcje zdrowotne. WHO stwierdza, że brak snu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Sen to konieczność biologiczna, jego zaburzenia są traktowane jako problem zdrowotny, bo powodują poważne reperkusje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Rok 2011, ukazuje się książka pani dr Niny Pierpont, Syndrom turbiny wiatrowej, w której autorka przedstawia w oparciu o wyniki badań własnych reakcję organizmów ludzi zamieszkałych w pobliżu turbin, to jest osób narażonych na ekspozycję infradźwięków oraz hałasu niskich częstotliwości. Wprowadza i opisuje termin syndrom turbiny wiatrowej. Oczywiście została przez środowisko wiatrakowe totalnie skrytykowana. W tej chwili wielu naukowców opiera się w dalszych badaniach na tych jej wstępnych badaniach, które opublikowała w 2011 roku. 2011 rok, badania prowadzone na całym świecie wykazują, że kolejnym źródłem infradźwięków oraz hałasu niskich częstotliwości są również same wieże, czyli nie tylko przejście łopaty przez wieże, ale również drgania wież. 2011, list firmy Vestas, czyli tego głównego producenta duńskiego turbin wiatrowych, do rządu duńskiego, aby nie dopuszczać do regulacji norm hałasu. Jednocześnie Vestas przyznaje, że od większych turbin poziom hałasu niskoczęstotliwościowego będzie wyższy. A teraz co mamy, jaką sytuację? Coraz turbiny o coraz większej mocy są proponowane do instalowania. Większej mocy i dłuższych łopatach, bo ta długość łopaty ma zdecydowanie wpływ na emisję tych częstotliwości, tych dźwięków o niskich częstotliwościach. 2011 przygotowany jest dokument do konsultacji, w którym proponuje się zastosowanie korekcji C dla częstotliwości niskich oraz obniżenie limitu z powrotem 40 do 35. Rok później w dyskusji nad tym dokumentem Vestas domaga się utrzymania poziomu dopuszczalnego na poziomie 40 dB A oraz usunięcia wszelkich odniesień do hałasu niskoczęstotliwościowego. Tak się dba o swój interes, proszę Państwa, uczmy się. Rok 2013, deweloperzy wiatrowi odmawiają udziału w badaniach dotyczących oddziaływania turbin wiatrowych. Mimo to dwóch badaczy, Schomer, Hessler, Czech, Ramp, prowadzą badania w Australii na farmie Shirley i stwierdzają, że większość mieszkańców wprawdzie nie słyszy hałasu, ale wykazuje poważne dolegliwości, które przypisywane są infradźwiękom i tym niskim częstotliwościom, podobnym do choroby lokomocyjnej. Jedziemy dalej. Rok 2014, w australijskim Ontario wprowadzone przepisy dotyczące kar za emisję infradźwięków. Jeżeli mieszkaniec zgłasza problem, gmina musi zaangażować specjalistę od pomiarów. Jeżeli firma jest winna, to płaci karę, w zależności od przekroczeń, od 500 do 10 tysięcy dolarów australijskich. Kara może nawet przekroczyć 100 tysięcy, jeżeli firma nie rozwiąże tego problemu. Rok 2014, coraz bliżej już jesteśmy, Wydział Zdrowia Hrabstwa Brown w Australii orzekł na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących oddziaływania akustycznego z uwzględnieniem niskich częstotliwości oraz infradźwięków w promieniu 6 mil, czyli prawie 10 km od farmy wiatrowej konkretnej, że emisje te są niebezpieczne dla zdrowia. W oświadczeniu złożonym przez tę instytucję stwierdzono, że tamtejsze turbiny wiatrowe są zagrożeniem dla zdrowia ludności, to znaczy mieszkańców, pracowników, a nawet gości i wrażliwych przechodniów poprzez narażenie na infradźwięki oraz hałas
niskich częstotliwości, a także na inne potencjalne emisje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Powyższa deklaracja poprzedzona była wieloletnimi badaniami, z których wynikało, że farma wiatrowa Shirley Wind Turbines ma bezpośredni związek z symptomami obserwowanymi u okolicznych mieszkańców, związanymi z problemami długotrwałej bezsenności. Symptomy te zostały potwierdzone przez lekarzy sprawujących opiekę medyczną nad tymi osobami. Między innymi opiekował się nimi tam wicedyrektor lokalnego Wydziału Zdrowia. 2014, taki dość przełomowy krok, ogłoszenie wyników badań Stevena Coopera. Celem tych badań było ustalenie, co jest przyczyną objawów i odczuć powodujących zaburzenia snu i uszczerbku na zdrowiu zgłaszanych właścicielowi farmy wiatrowej w latach 2009-2014 przez mieszkańców domów położonych w odległości od 600 do 1600 metrów od turbin wiatrowych, czyli no podobne odległości jak tutaj u Państwa się będą pojawiały. I otóż, proszę Państwa, wnioski są takie. Na podstawie pomiarów prowadzonych w wąskich pasmach częstotliwości jednoznacznie stwierdzono obecność infradźwięków wytwarzanych przez konkretne turbiny wiatrowe w domach objętych badaniem. Turbiny wiatrowe emitują rozpoznawalną i powtarzalną sygnaturę, tak zwaną sygnaturę dźwiękową, skorelowaną z częstotliwością przejścia łopaty przez wieżę, której nie da się w żaden sposób przyrównać do innych źródeł infradźwięku. Więc my nie możemy hałasu od turbin wiatrowych przyrównywać do hałasu, do źródeł, które emitują również infradźwięki, bo ten hałas, te infradźwięki i ten hałas niskoczęstotliwościowy jest zupełnie inny, on jest charakterystyczny. Duńskie badania potwierdzają, że hałas turbin wiatrowych powoduje zaburzenia snu, co jest przyczyną uszczerbku na zdrowiu. No, w 2014 takie się ukazało zestawienie recenzowanych, nie tam byle jakich, pisanych przez wielkiego wiatrakowca jakiegoś dokumentów, tylko to są recenzowane w recenzowanych pismach przez światowe nazwiska uczonych. No i szczęśliwie dobiegliśmy do końca, nie do końca mojej prezentacji, jeszcze tak dobrze nie ma, jeszcze się trochę Państwo musicie pomęczyć ze mną. 2015 rok, minęło 30 lat, no i widzimy, że fortuna kołem się toczy, tak? Historia się kołem toczy, badania się kołem toczą, bowiem współczesne. Te najnowsze badania z tych ostatnich lat, 12, 13, 14 i cały czas się ukazują nowe, potwierdzają to, co w latach 80. ubiegłego wieku zostało już udowodnione. To jest, że turbiny wiatrowe negatywnie wpływają na zdrowie osób zamieszkujących pobliże farm wiatrowych. Nic dodać, nic ująć. Przez 30 lat udawało się tak to ukrywać. W tej chwili są nowe badania, żeby nie było mówione, że tamte stare, no to pewnie metody są i tak dalej. Nie, one, te współczesne badania to potwierdziły. Dobrze, poproszę tak. Dobrze, teraz chciałam powiedzieć na temat, dwa słowa na temat tortu. Proszę Państwa, bezsenność jest uznawana przez ONZ-owski, pozbawianie snu przez Komitet Przeciw Torturom jest uznawany jako tortura. Jako tortura. Czyli jeżeli Państwo nie śpicie w wyniku, bo mieszkacie przy farmie wiatrowej, to znaczy jesteście przez tę farmę, przez właściciela farmy oraz przez decydentów narażeni na tortury. Ponieważ Polska podpisała konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zakazuje ich stosowania, oznacza to, że funkcjonariusze państwowi i samorządowi łamią w sposób ewidentny i powszechny obowiązujący w naszym kraju prawo. Nie można tego inaczej nazwać. Łamią je też ci wszyscy, którzy pozwolili i przyzwalają nadal na budowę farm wiatrowych w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Czyli tutaj do tego worka, już wcześniej wymienionego, można by wrzucić większość naszych polityków, większość partii politycznych, które sprzyjają budowie farm wiatrowych. Tu jest, proszę
proszę Państwa, bibliografia, liczna niech Pan przejdzie, tak, bo tu jest taki, to jest bibliografia, na której ja się opierałam przygotowując. Proszę dalej, to tak, żebyście Państwo widzieli, bo w raporcie dla Wyryk to tam śladowe są, tylko śladowe pozycje bibliograficzne. Dobrze, teraz stoimy. Proszę Państwa, w świetle tego, co ja tutaj Państwu przedstawiłam, na podstawie, Państwo już się zorientowaliście, bo ja przedstawiłam wyniki światowych badań prowadzonych od lat 30. Tymczasem w raporcie dla farmy, która ma Was tak pięknie otulić w bezsenne noce, jest zapis. Infradźwięki jako fale akustyczne o częstotliwości w zakresie 1 do 16 Hz w przedmiotowych analizach zostały ujęte jako oddziaływanie nieistotne pod względem wpływu na uciążliwość i zdrowie ludzi. Jest to więc całkowicie nieprawdziwe. Dalej, proszę. Chciałam jeszcze tutaj, nawiązując do tej sytuacji, która u Państwa jest, pokazać takie podsumowanie tej dokumentacji środowiskowej, która została złożona i która posłużyła decydentom do wydania pozytywnych opinii. Brak zdefiniowania współrzędnych położenia obiektów podlegających ochronie akustycznej, czyli Waszych domów, co skutkuje niemożnością ustalenia rzeczywistych odległości między siłownią a zabudową mieszkaniową, a tym samym prawdziwego oddziaływania hałasu słyszalnego, jak również innych rodzajów oddziaływania. Nie można zweryfikować, bo jest tylko... nie ma tych współrzędnych, nie ma się do czego odnieść. Żeby znać odległość, trzeba znać położenie tych punktów. Jedziemy dalej. Brak uwzględnienia topografii terenu, przyjęcie w analizie terenu jako płaskiego nie odpowiada rzeczywistości, jest błędne, bo sam autor raportu pisze, że są zróżnicowania terenu 45 metrów. Powinno to być uwzględnione w obliczeniach, przynajmniej akustycznych. Poproszę dalej. Niewłaściwe podejście do problemu wariantowania inwestycji, w tym nieznajomość pojęcia racjonalnego wariantu alternatywnego, a więc nie przedstawienie w raporcie i nie przeanalizowanie takiego wariantu, jest to niezgodne z artykułem 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, tej z 2008 roku. Brak poprawnej, obiektywnej analizy skutków dla środowiska terenu zainwestowania i pobliskich w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. Brak właściwej analizy stanu klimatu akustycznego, stanu tak zwanego zerowego, czyli przed podjęciem inwestycji. Ja wiem, że tutaj był Pan i przez 10 minut w tych kilku punktach mierzył, ale to nie odzwierciedla. Przyjechał w sierpniu w porze żniw. To powinno być zmonitorowane przez cały w różnych porach roku i w różnych porach tygodnia i w różnych porach dnia i dopiero wyliczone na podstawie tych pomiarów. Jedziemy dalej. Nieuwzględnienie w obliczeniach akustycznych dla fazy eksploatacji nieprzystosowania zastosowanej metody obliczeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich poprawek. To jest to, co ja tam wcześniej mówiłam, że nawet sami wiatrakowcy stwierdzili, że te metody nie są właściwe. Dobrze. Brak analizy akustycznej dla fazy budowy, fazy likwidacji. Tak jakby to w ogóle się nic nie działo. To jest też przy tej ilości turbin bardzo będzie uciążliwe. Jedziemy dalej. Powinno to być zrobione. Brak analizy wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego, infradźwięków na zdrowie mieszkańców, całkowita nieznajomość literatury z tego zakresu. To już mówiliśmy. Jedziemy dalej. Brak poprawnej analizy uciążliwości akustycznej otaczającej tereny, co wynika z tych odległości. Brak opisu warunków aerodynamicznych terenu zainwestowania w róża wiatru. My nie wiemy, czy tutaj akurat nie przedstawił wyników dla tego terenu. Brak analizy wpływu turbin wiatrowych na produkcję rolną w gminie Wyryki. Proszę Państwa, to nie jest takie hop-siup. Nie myślcie, że tylko na zdrowie. Również wpływa i na hodowlę zwierząt, jak i również na samą uprawę. Jedziemy dalej. Brak analizy wpływu planowania inwestycji na wartość nieruchomości w gminie Wyryki. Było? Nie było. Nie zawarli. Na wejściu Państwo od razu tracicie 50% wartości swoich nieruchomości. Jedziemy dalej. Nie mówiąc o tym, że gdybyście nie wytrzymywali i chcieli się wyprowadzić, to i tak nikt od Was nie kupi. Czyli tak naprawdę wartość spadnie do zera. Niewłaściwa, niezgodna z rzeczywistością ocena konfliktów społecznych na terenie gminy Wyryki, tak jakby ich nie było, na podstawie tego, że gdzieś tam ktoś tak i tak dalej, natomiast nie ma konkretnej sytuacji, które tutaj zaistniały. Brak analizy problemu awarii, ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców gminy. Pan profesor Pojmański za chwilę o tym będzie mówił. Jedziemy dalej.
dyspozycji bibliograficznych niezbędnej literatury umożliwiającej poprawne wykonanie raportu dotyczące oddziaływań farm wiatrowych w zakresie infradźwięku, bo tam jest zero, że tak powiem, można powiedzieć. Brak bilansu zysków i strat dla gminy Wyrki. To powinny władze samorządowe tutaj. Co zyskamy? No zyskamy na tym podatku, który jest niewielki, ale stracimy subsydia, prawda? Czyli to janosikowe stracimy. Więc tak naprawdę może się okazać, że 5 groszy gmina zarobi, a wszyscy stracą mieszkańcy. Dobra, jedziemy tam, to już powiedziałam. A tutaj też nic nie widzę. Dobrze. Brak uwzględnienia w raporcie zasady przezorności i zasady prewencji, które wynikają z artykułu 6 Prawo Ochrony Środowiska oraz zasady kompleksowości. I na chwilę to, bo to dosyć takie ważne, szybciutko przelecimy. Zgodnie z zasadą kompleksowości środowisko traktowane jest jako całość. Dlatego też ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów środowiska. W prawie ochrony środowiska jest powiedziane, że człowiek jest elementem też tego środowiska i nasze zdrowie w związku z tym. Oznacza to, że powinno się podejmować działania chroniące środowisko jako całość. Zaś w przypadku działań chroniących niektóre elementy środowiska nie można podejmować działań szkodzących innym jego elementom. Jedziemy dalej. Z zasadą tą łączą się kolejno dwie zasady. Zasada prewencji i zasada przezorności. Zgodnie z zasadą prewencji każdy, kto podejmuje działania mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. Lepiej zapobiegać niż później usuwać negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska i przywracać je do poprzedniego stanu, tak jak ze zdrowiem człowieka. Zgodnie zaś z zasadą przezorności, każdy, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowiska nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, ma obowiązek podjąć wszystkie możliwe środki zapobiegawcze, kierując się przezornością. W świetle powyższych braków, błędów i uchybień analizowany raport nie spełnia zapisów ustawy tej o informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa, tej ustawy z roku 2018, jak również narusza zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Tu mamy te artykuły, ale to i tak nikt nie będzie zapamiętywał. Nie można zatem w obecnej formie i zakresie, ten raport nie może w obecnej formie i zakresie stanowić podstawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia farma wiatrowa Wyrynki. Nie może. Jest po prostu niepoprawny, niezgodny ze sztuką i niezgodny z tymi dokumentami prawnymi. Wobec tego ja zadaję 3 pytania. Pytanie pierwsze. Dlaczego Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włodawie, ja już kończę, nie mam dzisiaj, pozytywnie zaopiniował inwestycję farma wiatrowa Wyrynki. Dlaczego? Pytanie drugie. Dlaczego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodniła warunki środowiskowe dla inwestycji farma wiatrowa Wyrynki? Jaki raport, jakie miał punkty? Widzieliśmy. Dlaczego wójt gminy Wyrynki wydał decyzję o warunkach środowiskowych dla inwestycji farma wiatrowa Wyrynki? Dlaczego? Czy z braku właściwej wiedzy? W przypadku tych dwóch pierwszych pytań ta wiedza powinna być, bo przy trzecim przypadku to niekoniecznie lokalne władze muszą, ale mają do tego możliwości, żeby z ekspertami się skonsultować. I to na to pytanie, no właśnie to są dwa podpytania. Czy z braku właściwej wiedzy, czy może z innych powodów? Odpowiedzcie sobie Państwo na to pytanie sami. Dziękuję.